Punktem dzisiejszego dnia pobytu Lecha Wałęsy w Republice Federalnej Niemiec były dwa spotkania przewodniczącego Solidarności, jedno z prezydentem RFN, drugie z kanclerzem zachodnio-niemieckiego rządu. Tradycyjne zdjęcie przed siedzibą szefa państwa Lech Wałęsa w towarzystwie Richarda von Weizsäckera i przewodniczącego DGB Ernesta Breita. Kolejne spotkanie z kanclerzem Helmutem Kohlem. Kanclerz stwierdził, że wizyta Lecha Wałęsy ma miejsce, kiedy wszystkie oczy kierują się ku Polsce. Zarówno z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, przemian, które dokonują się na polskiej ziemi i potrzeby dokonania nowego początku w stosunkach między obu państwami. Lech Wałęsa podkreślił, że dziś w Europie, która buduje jedność, nie może być nieodpowiedzialnych głosów na temat granic na naszym kontynencie. Są one faktem. Jesteśmy za Europą budowaną sercem i miłością, a nie przemocą. I tego oczekujemy od RFN i jej kanclerza, stwierdził przewodniczący Solidarności. Za godzinę w klubie politycznym fundacji zbliżonej do socjaldemokracji odbędzie się przyjęcie na cześć Lecha Wałęsy, w którym udział wezmą szef SPD Hans-Jochen Vogel i honorowy przewodniczący tej partii Willy Brandt. Do Związku Radzieckiego przybył prezydent Indonezji Suharto. Pierwszym etapem podróży jest Taszkent. Oficjalna część wizyty rozpocznie się dopiero po przylocie Suharto do Moskwy. Tam przewidziane jest spotkanie z Michałem Gorbaczowem. 9 lat więzienia w karnej kolonii pracy o zaostrzonym rygorze. Tej treści wyrok zapadł na procesie byłego premiera Uzbekistanu Chudajberdijewa. Podobnie jak wielu innych wysokich urzędników państwowych i partyjnych, był on zamieszany w słynną aferę łapówkarską, tak zwaną sprawę uzbecką. Korupcja kwitła w Uzbekistanie w latach 70. i na początku 80. Nici afery sięgały aż do Moskwy. Echa sprawy nie cichną do dnia dzisiejszego. Brytyjska telewizja w dzisiejszym przekazie eurowizyjnym pokazała reportaż o uchodźcach z NRD w Republice Federalnej Niemiec. Większość z nich przedostała się do RFN przez Węgry i Austrię. Ich liczbę szacuje się już na 6 tysięcy. Nawet dzisiejszej nocy węgierską granicę przekroczyła nielegalnie grupa 40 uchodźców. Jak twierdzą w RFN, liczą na lepszą pracę i lepszą przyszłość. A władze NRD ubolewają, że z kraju emigrują najlepiej przygotowani zawodowo młodzi ludzie. A to także uchodźcy, tym razem jednak wietnamscy. Tak wygląda obóz dla przesiedleńców w Hongkongu. Władze sanitarne biją na alarm. W ostatnich dniach zanotowano tam 3 przypadki zachorowań na cholerę. Podjęto decyzję o zamknięciu obozu. W Hiszpanii powódź. W wyniku ulewnych deszczy z brzegów wystąpiły rzeki w okolicy Murcji i Walencji. Co najmniej 7 osób zginęło. Straty materialne ogromne. Zamiast kół cegły. Taki obrazek szokował dziennikarzy zaproszonych do fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej. Na konferencji prasowej mówiono przede wszystkim o planowym przygotowaniu do produkcji samochodu X179 i konkretnej perspektywie Beskida, ale jednak samochody na cegłach irytowały wszystkich. W tej chwili 5600 samochodów stoi bez kół, czeka na obręcze kół z Lublina. Jak zachęcić pracowników do rzucenia palenia? Odpowiedzieli na to pytanie szefowie firmy Atari. Zaproponowali każdemu pracownikowi zatrudnionemu w zakładach Atari na terenie RFN przedłużenie płatnego urlopu o 6 dni w zamian za niepalenie w pracy. Obliczyli bowiem, że i tak tracą te 6 dni w roku, gdy palacze wyskakują na dymka. Na razie palenie rzucił co trzeci. Nam w rzuceniu palenia skutecznie pomaga firma Intertabak, której koszty ciągle rosną naszym kosztem. Nadal bardzo dobrze spisują się w rozgrywanym w Nairobi Pucharze Świata Andrzej Grubba i Leszek Kucharski. Obaj awansowali do ćwierćfinałów. Przeciwnikiem Grubby będzie Brazylijczyk Kano, a Kucharskiego Szwed Appelgren. Polacy mogą jednak mówić o pechu, bowiem w wypadku zwycięstw spotkają się w półfinale w bezpośrednim pojedynku. W Zagrzebie obchodziliśmy swoisty jubileusz. W 37 minucie tego spotkania Scott Gordon Derry strzelił 7000 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata. Wprawdzie Szkoci prowadzili po tej jubileuszowej bramce 1-0, ale przegrali całe spotkanie 1-3. Pierwsze po 34 latach zwycięstwo Jugosławii w meczu z tym rywalem ostatecznie przesądziło o awansie tej drużyny do finałów mistrzostw świata. Nie licząc gospodarzy, Włochów i obrońców tytułu Argentyńczyków, jest to pierwsza reprezentacja, która uzyskała awans z eliminacji. Porażka Szkotów nie zamknęła im drogi do Italii. Wystarczy, by w 2 spotkaniach zdobyli 1 punkt i oni też mogą spakować walizki. A tak cieszyli się z awansu Jugosławianie. Bardzo bliscy awansu są także Belgowie. Wczoraj w Brukseli w meczu grupy 7 pokonali Portugalię 3-0. To spotkanie było wyrównane tylko przez pierwsze 20 minut, w których widoczny był zwłaszcza futre. Bramka strzelona przez Kulemansa w 35 minucie odebrała ostatecznie Portugalczykom ochotę do gry. Efektem ich słabej postawy były 2 kolejne gole zdobyte przez Van der Lindena. By awansować, Belgowie muszą teraz zdobyć 2 punkty w spotkaniach ze Szwajcarią i Luksemburgiem.